O, nie wierzę. O nie, napłynęła mi sztuczna krew do oka. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj zapraszam was na... A nie, to nie będzie ostatni film halloweenowy. Chciałam powiedzieć, że ostatni halloweenowy w tym roku, ale nie, bo będzie jeszcze zdejmowanie charakteryzacji Vecny. Mam nadzieję, że na to czekacie, bo jak co roku właśnie robię zdejmowanie jakiejś dziwnej charakteryzacji. Ale mniejsza, Halloween jest już tuż, w sensie już teraz. Albo dzisiaj idziecie na imprezę, albo jutro idziecie na imprezę, albo pojutrze idziecie na imprezę, więc potrzebujecie czegoś na ostatnią chwilę, dlatego właśnie robię ten film. I będę testować takie najszybsze triki z 5 Minute Crafts, żeby zobaczyć, czy działają, czy są szybkie i czy w ogóle wyglądają, czy oni ściemniają. Więc zaczynajmy. W zeszłym roku i 2 lata temu zrobiłam takie filmy i bardzo je lubiliście, więc mam nadzieję, że w tym roku też wam pomogą. Zacznijmy od charakteryzacji, którą już widziałam dosyć dużo razy, ale zastanawiałam się, czy rzeczywiście tak fajnie wychodzi, jak to jest pokazane. Wejdźmy na profil 5 Minute Crafts. Jest to charakteryzacja na jakby rozdarte oko i w teorii wygląda prosto, bo jak widzicie, no jest to papier toaletowy, po prostu go przesuwacie i pokrywacie klejem szkolnym, potem podkładem, dajecie sztuczną krew i ogólnie tyle. Ja sobie ogólnie wzięłam chusteczkę, bo nie mam takiego super gładkiego papieru, chociaż ona niby tutaj też nie ma, ale mniejsza. W każdym razie jest to jakiś taki trójkąt, jak na to patrzę. I to powinno być długości mniej więcej policzka. O, dobra. Powinno być na szerokość oka i mniej więcej taką długość. Pewnie może być też trochę krótsze, bo nikt nie będzie tego, wiecie, sprawdzał. Potrzebna jest też woda i pędzelek, więc zamoczę pędzelek w wodzie i widzę, że ona to po prostu na nic jakby nie przykleja, tylko po prostu zamacza ten... magia. Klei po prostu na wodę. Serio, już dużo razy widziałam tą charakteryzację, ale jakoś nigdy mnie nie podkusiło, żeby ją odtworzyć. Ale na ostatnią chwilę to może być super. Pewnie można to zrobić na oba oka też. I teraz ona bierze tutaj końcówkę od pędzelka i jakby robi sobie takie rozwalenie. Ej, bo to się u mnie nie rozwala. O, o. Dobra, muszę to chyba zrobić tak bardziej ręcznie, bo u niej po prostu ten papier, jak papier toaletowy jest trochę mniej odporny albo coś, nie wiem. Ja to chyba muszę zrobić rzeczywiście palcami. I teraz ona trochę to rozwala tym pędzelkiem, tak żeby tu były takie brzegi jakby. Bo to ogólnie ma być szybkie i bezproblemowe, więc naprawdę nie chcę się tutaj bardzo w to bawić. I teraz widzę, że jeszcze na tą mokrą chusteczkę ona nakłada klej szkolny. I ja mam taki klej szkolny w płynie po prostu. Więc ja na ten sam pędzelek sobie nakładam ten klej. Ona go tak nakłada, no, dosyć sporo. Ogólnie w teorii ten klej ma zastąpić lateks. Tak się normalnie do takich rzeczy używa lateksu, to w teorii klej ma to zastąpić, więc sprawdźmy, jak to będzie działało. Ten krok mamy gotowy i co teraz? Ona to pokrywa podkładem, ale to chyba musi podesnąć trochę, bo jak gdyby ten klej, ja czuję, że on po prostu się rusza na mojej twarzy. Więc zaraz wezmę suszarkę, spróbuję przyspieszyć proces. Biorę sobie podkład, którego normalnie używam i wezmę sobie taki duży jakby pędzelek do korektora, bo wiadomo, nie musi być idealnie w kolorze skóry i tak dalej, nie musi mieć idealnej faktury, no bo to ma być charakteryzacja i takie brzydkie, ale chciałam, żeby to jakoś wyglądało. Więc pokrywam to podkładem tak jak ona, w zasadzie wszystko. Przyciągnę to sobie trochę bardziej na policzek, żeby tak jakby ten kolor był podobny. Na razie to wygląda dla mnie kiepsko, z tego względu, że gdyby tutaj widać, że to się odcina, tutaj jest też nierówno. I ona teraz od razu kładzie na to sztuczną krew. Bez nawet podmalowywania tego, co jest pod spodem. I okej, może tak się da, ale w efekcie końcowym widać, że też tutaj na bokach ona dała tą krew. Więc zabieram się za to. W ogóle, jeżeli nie macie sztucznej krwi i chcecie ją zrobić w domu, to mam taki jeszcze stary film z przepisem na dwa rodzaje sztucznej krwi. Jedna taka zastygająca, którą możecie dać wszędzie i potem ona jak zastyga,
sztywnie, to Was nie brudzi. A druga jadalna, którą możecie sobie dać gdzieś na usta, możecie ją gdzieś sobie zlizywać i tak dalej, więc moje dwa przepisy są w tym filmie. A teraz użyję po prostu normalnej sztucznej krwi, żeby było szybciej. Mam tutaj taki ciemny kolor sztucznej krwi i teraz sobie ją tutaj będę nakładać tym samym pędzelkiem. Ona jest taka dosyć gęsta, bo chcę osiągnąć podobny efekt jak ona. Najpierw nałożę sobie tą gęstą, a potem jeszcze przelecę jakąś mniej gęstą. Równie dobrze możecie użyć dżemu wiśniowego, takiego z kawałkami i też będzie spoko. I słuchajcie, najśmieszniejsze jest to, że jakby wziąć pod uwagę tylko ten tutorial, który oni pokazali, to by już było to. I jakby dla mnie to jest zdecydowanie za mało, bo to jest po prostu tylko jeden kolor i drugi kolor i tyle. Ale przez to, że widać na efekcie końcowym, że jakby tu wszystko jest dalej takie pokrwawione i jeszcze są jakieś takie plamki, to ja też to jak gdyby odtworzę i użyję sobie takiej gąbki, która jest, wiecie, taka już bardzo zmęczona życiem, taka rzadka gąbka i właśnie nałożę na nią trochę tej krwi. I tutaj poddaję jej tak trochę na brzegach, tu pod okiem. No ogólnie wydaje mi się, że samo malowanie krwią może zająć więcej czasu niż robienie tej rany, bo teraz właśnie trzeba zrobić to tak, żeby to wyglądało bardziej, wiecie, realistycznie. I w teorii to jest wszystko to, co oni zrobili, wiadomo, z dodaniem tych jak gdyby rozbryzgów. Więc jeżeli chodzi o taką wersję, to nawet całkiem nieźle, załóżmy, mi się to łączy ze skórą, można powiedzieć, że jeżeli to byłaby impreza halloweenowa, ludzie się bawią, tańczą, w ogóle zmienia się światło, przychodzicie obok siebie, nie ma tak, że ktoś stoi obok Was 5 cm i się gapi, to wtedy jest to spoko. I zajęło mi to około 15 minut, więc jak gdyby jest okej. Okay. Jeżeli będzie jakiś konkurs na halloweenową charakteryzację i tak dalej, to zdecydowanie bym to podrasowała. I ona jeszcze na tym filmie, w efekcie końcowym, ma nałożoną soczewkę i ja, jak już teraz mam to super urządzenie do nakładania soczewek, to spróbuję właśnie nałożyć sobie jedną i zobaczymy, czy to bardzo zmieni wygląd. O! Nie, przyklejam się do krwi. To już jest chyba soczewka, która jest umarta. Jednak polecam przy takich krwawych charakteryzacjach zakładać soczewkę najpierw. Nie wiem, czy soczewki się myje? Czy soczewki się myje? Spróbuję jeszcze raz. Okej, udało się, ale definitywnie mam coś pod tą soczewką, więc jakby zaraz ją wyjmę. Bardzo możliwe, że mam cały czas na niej sztuczną krew i teraz zaczęło mi łzawić oko, ale czego się nie robi, żeby pokazać Wam efekt końcowy. Więc uwaga, efekt końcowy, a teraz ją wyjmuję, bo to jest jakiś horror. O nie, napłynęła mi sztuczna krew do oka. Okej, zaraz umrę. Teraz autentycznie zaraz umrę. Wow. O Boże, to jest takie obrzydliwe, co tu się dzieje. Wow. Oh man! Dobra, definitywnie miałam sztuczną krew w oku, która nie jest przystosowana do oka. Więc soczewka wygląda w ten sposób, więc zdecydowanie jest pokryta sztuczną krwią i już nigdy więcej jej nie założę. Ale widzieliście efekt końcowy i rzeczywiście z soczewką wygląda to o wiele lepiej. Czyli to była charakteryzacja numer 1 i jak najbardziej uważam, że działa, jest efektowna i szybka. Więc wszystkie wymogi zostały spełnione i teraz czas przejść do drugiej charakteryzacji i uwaga, uwaga! Będzie to charakteryzacja nie na twarzy, tylko na dłoniach. I jak to zobaczyłam, to pomyślałam, że to jest bardzo sprytne użycie domowych produktów, więc uwaga, uwaga, zapraszam na wspólny seans. Więc uwaga, potrzebujemy patyczków kosmetycznych, 4, i tutaj oni napisali, że wosku do jak gdyby robienia blizn albo ran, ale taki wosk można zrobić też w domu, taki trochę słabszej jakości, ale można, bo wypróbowałam to chyba w zeszłym roku albo 2 lata temu. Jest ten wosk, układacie patyczki, dajecie podkład, trochę waty, trochę krwi i ogólnie są wystające kości. Uważam, że to może wyglądać całkiem fajnie. Zobaczymy, czy jest proste i czy jest w miarę szybkie, bo to boję się też, że może bardzo długo trwać, więc spróbujmy. Mam białe patyczki kosmetyczne i muszę wziąć 4 z nich. I mam też klej szkolny, bo tutaj tego nie pokazali, ale jak gdyby no, ona na coś się musiała przykleić, więc to podejrzewam, że był klej szkolny. Jeszcze chciałam zrobić tą taką DIY masę właśnie do charakteryzacji. I to jest po prostu wazelina razem z mąką i tyle. Więc wezmę sobie może trochę mąki.
przełożę do wazeliny, bo i tak mam akurat końcówkę i wymieszam. I ogólnie chodzi o to, że to się robi na oko, żeby mieć konsystencję właśnie takiej bardzo gęstej, takiej plasteliny jakby. Po prostu musi być taka konsystencja, żeby Wam się ta masa już nie kleiła do rąk i tyle. To jest jak gdyby taka bardzo słabej jakości, ale jednak domowa masa do charakteryzacji. No i teraz w takim razie zaczynamy zabawę. Mamy te 4 patyczki kosmetyczne jak na samym początku. Wezmę sobie trochę kleju na nakrętkę i nałożę tu, tu i ostatni tutaj. No dobra, wygląda to, że mniej więcej to się powinno trzymać, jak ten klej sobie podeschnie, ale tak jakby bardzo, wiecie, delikatnie. To na pewno nie będzie jakoś mega na stałe, to trzeba było chyba przykleić jakimś lepszym klejem albo lateksem, albo coś nałożyć na to, żeby się trzymało. Więc zobaczymy, co oni tutaj dalej robią. Dalej jest ten właśnie wosk i ten wosk nakładają naokoło. Ja bym to zrobiła inaczej totalnie, bo bym coś nałożyła na to, na przykład chusteczkę albo właśnie ten wosk, a oni po prostu go dają dookoła. Okej, okay. Mam tutaj moją mąkę z wazeliną. No i zobaczmy, jak to będzie działało. I to jeszcze trzeba robić jedną ręką. Wow. No dobra. Próbujemy działać. Jeszcze więcej. Znowu muszę rozwałkować. O. Teraz daję tu. O, tylko chyba zrobiłam trochę za daleko. No dobra, no ale wosk mimo, że przytrzyma właśnie trochę te moje patyczki, o które się tak bardzo boję. Więc połączę to z tym. I właśnie niech to trochę chociaż siedzi w tej masie. No słuchajcie, może to na film ma sens, na zasadzie na chwilkę. Ale ja po prostu czuję, jak bardzo to jest takie niestabilne. Może jakby to wszystko potem zalać lateksem, to by to działało, ale... Bo ten wosk też nie jest takiej, wiecie, super jakości, ale coś tutaj zrobi. No słuchajcie, jak się to zaleje krwią, może będzie okej. Okay. A nie, tylko to wychodzi i się nie chce trzymać, naprawdę. Jak to się trzyma? Trzeba było naprawdę czymś mocnym to przykleić, no ale dobra. Wstępnie mam dziurę w ręku. Wstępnie to wygląda podobnie jak tam. Więc teraz zobaczę na kolejny krok, którym jest, uwaga, wata. Biorę trochę waty, to było to, co robiłam, jak robiłam weknę, to użyłam tony waty po prostu. A tutaj chodzi tylko o to, żeby dać jej trochę, tak żeby naśladować właśnie jakieś tam żyłki i te sprawy. Dobrze, że jeszcze trochę mam tutaj mokrego kleju gdzieniegdzie, ale nałożę go sobie więcej, żeby właśnie ta wata mi się przykleiła. Ten element może być właśnie fajnym uzupełnieniem jakiejś charakteryzacji. Że na przykład właśnie, nie wiem, robicie się jako zombiaka, a potem możecie dosłownie w 15 czy 20 minut zrobić sobie jeszcze dodatkowo właśnie ręce takie mega realistyczne. O nie! Zapomniałam o podkładzie. Zupełnie zapomniałam o podkładzie, ale z drugiej strony czemu mam robić na brązowo kości? Zastanawiam się, czy to dużo gdyby zmieni, ale jak już zaczęłam to robić tak według instrukcji, to teraz to zrobię. Więc dodam chociaż trochę tego podkładu właśnie na kości. Bo ona go nakładała tak w zasadzie chyba wszędzie. Nie wiem, no moim zdaniem fajnie by było, jakby to były jednak mimo wszystko białe, tak właśnie kostkowe. No ale zrobię według instrukcji. Może dam sobie trochę tutaj też, żeby właśnie wyrównać ten kolor. Nie wiem, czy ona to robiła, czy nie. Teraz w takim razie idzie wata. Zrobiłam watę i teraz fake blood, czyli sztuczna krew. Ja tutaj mam jedną taką dosyć mocno płynną sztuczną krew. I moim zdaniem ona będzie dobra na taki początek. O nie, ale teraz nie mogę ruszać tą ręką, w ogóle what the hell, serio, ona jest taka usztywniona, jakby miała bandaż na sobie, coś takiego. W każdym razie mam sztuczną krew, płynną bardziej. I wezmę teraz trochę większy pędzelek i tak ją zacznę dodawać tu, żeby po prostu pokryć większą powierzchnię. Okej, i teraz widzę, że dają właśnie taką gęstą krew i dają ją tak gdzieś właśnie na patyczki, przy patyczkach. Ja sobie spróbuję tak jakby wylać trochę tej krwi tutaj, tylko ona jest taka bardzo gęsta, więc potem będę musiała ją najwyżej rozłożyć. Ogólnie z daleka wygląda to całkiem spoko, ale właśnie pododaję jeszcze trochę więcej maziajek znowu tą gąbeczką.
No dobra, i wydaje mi się, że to jest koniec, czyli z daleka mniej więcej wygląda w ten sposób. Wygląda całkiem fajnie i w miarę realistycznie, dopóki ktoś się nie zacznie, wiecie, przyglądać bardziej. Ale, no załóżmy, jesteście na imprezie znowu i sobie po prostu macie taką rękę, nie wiem, zamawiacie sobie drinka, witacie się z kimś, bierzecie sobie chipsy właśnie taką ręką zombiaka. W ten sposób jak gdyby działa i jest też w miarę szybki, więc to jest okej. No i tani. Teraz przejdźmy w takim razie do trzeciej rzeczy i muszę powiedzieć, że to jest taki trochę wstęp do czwartej, która jest bardzo obrzydliwa. W sensie to jest rzecz, która na ten Halloween jakoś dziwnie mnie prześladuje i po prostu to jest jedna z takich obleśnych rzeczy, których nawet nie pomyślicie, że można było zrobić. Więc... Więc teraz trzecia, która jest bardzo szybka, ale też bardzo błyskotliwa. W sensie, jak ja to zobaczyłam, to miałam takie wow. To jest takie proste, ale gdyby nikt normalnie na to nie wpada, po prostu trzeba na to wpaść i wtedy jest takie wow. Więc uwaga, jest to akcja z zębami. Gumka, zatyczki do kolczyków, naciągacie to na zęby i macie sztuczny aparat. Serio, po prostu sztuczny aparat na zęby do charakteryzacji na, nie wiem, nerda czy cokolwiek. W ogóle wszystkie rzeczy, które są do tego potrzebne, mam tutaj w tym maluteńkim kubeczku z Yaminamis. Takie małe, przezroczyste gumki do warkoczyków, motylkowe zapinki do kolczyków. Więc ogólnie też tania sprawa, na pewno znajdzie się w domu, a jak nie, no to można kupić jakimkolwiek gdzieś z biżuterią. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić z moją ręką zombiaka. Jeżeli się popsuje w trakcie, to trudno. Zobaczymy, jak bardzo jest, jakby, wiecie, trwała. Jest gumka i jakby ta część kolczyka wchodzi tutaj i się po prostu wciąga tą gumkę do środka. Potem to trzeba jakoś na tych zębach w ogóle ułożyć. Serio, się zastanawiam, jak to będzie działać. No. Okej. Dobra, mam nałożone 4 te zapinki. O nie! Wypadło mi... 2 mi wypadły. Co? O nie! Ktoś to jej poprawiał, zanim ona to założyła. Oh no. Właśnie mi odpadł kawałek mojej ręki. Nie. No bo tutaj naprawdę robię takie akcje z tymi zębami. Próbuję. Tak. Osiąga. Ej, nie chcę mi wejść. O nie, może muszę tu. Dobra, próbuję tak. O, o. Nie wierzę. Trzeci. Czarny! Wow! Niby takie proste, ale naprawdę. Mam sztuczny aparat. Ale jaki wielki. I trochę ta gumka, która jest naciągnięta, przeszkadza gdyby od wewnętrznej strony i przez to seplenie. Jak chcecie stereotypowego nerda, to właśnie to jest to. Ja nawet nie mogę wymówić tego słowa. Stereotypowy. Ale przy okazji, niestety, naciąganie twarzy, to mi się odkleiło. Więc tutaj musicie uważać na to, jak będzie, nie wiem, się bardzo śmiać albo bardzo uśmiechać, bo to się będzie odklejać. Ale po prostu nie mogę uwierzyć w to, jak to, jak gdyby, realistycznie wygląda, jeżeli chodzi o takie halloweenowe zmiany. Uważam, że to jak najbardziej działa i po drugie jest szybkie. Mam nadzieję też, że to się będzie tak długo trzymać, więc to zajęło mi najkrócej z tych wszystkich rzeczy, które robiłam. Wow! Ale też, wiadomo, nie jest to charakteryzacja i nie jest to nic strasznego, tylko jest to taki mały element, którym można się zmienić. Więc teraz przechodzę do tej czwartej rzeczy, najbardziej obrzydliwej i po prostu nie wiem, czy dam radę to zrobić. Musicie to obejrzeć ze mną, po prostu. Folia bąbelkowa, krem do ciała, wycinacie, nakładacie. I tutaj tak naprawdę już można zrobić cokolwiek się chce, można zrobić... Serio, widzicie to? Jakby... To nie chodzi o to, co zrobicie naokoło tego. To chodzi o ten pomysł i zastosowanie. Jak gdyby ja jestem osobą, która nienawidzi tych wszystkich wideo w internecie, gdzie jest wyciskanie pryszczy i tak dalej, bo mnie to osobiście tak bardzo obrzydza, ale znam ludzi, którzy to uwielbiają, więc zastanawiam się, jakby zareagowali właśnie na takie pryszcze, gdyby z folii bąbelkowej, bo dla mnie to jest hardcore. Mam folię bąbelkową, mam też strzykawkę i mam też igłę, którą można kupić w aptece, się okazało, bo szczerze mówiąc nigdy nie kupowałam igły. Widziałam, że używają do tego balsamu do ciała, więc po prostu wycisnę sobie trochę balsamu do takiego mojego kubeczka z Yaminamis znowu. A! O nie, kolejna część mi odpadła z mojej ręki. Wydaje mi się, że tyle będzie ok. Spróbujmy to zrobić. W teorii trzeba nabić igłą bąbelek i wypełnić to
O Jezu, no. To jest desamalizer gęste, muszę to rozrobić z wodą. Wow, okej. Okay. Dobra, zrobiłam ten balsam bardziej płynny. Więc jeszcze raz napełnię strzykawkę. Tylko teraz, żeby to nie było zbyt płynne. Uwaga. Aha, dobra, to trwa wieki. Tak mi się właśnie wydawało, że tam mogło być coś na przyspieszenie, bo jakoś tak bardzo szybko się ruszała ta strzykawka. Więc trochę to trwa i muszę wkładać w to dosyć dużo siły. I nie wiem, czy to muszę wypełniać do końca, czy nie, ale ogólnie... Mam nadzieję, że to nie jest zbyt płynne i że to nie będzie wyciekało samo z siebie. Staram się tak nie machać mega tą strzykawką, żeby nie powiększać tej dziury, przez którą wchodzi igła. O nie! Musiałam wbić niechcący w... No dobra, ten jeden się rozdał, ale ogólnie wygląda naprawdę całkiem nieźle. Teraz trzeba to wyciąć. Więc kiedy to już mam wycięte, zobaczmy co dalej. Nakłada się to po prostu na twarz, czyli podejrzewam, że jest to znowu przyklejone na klej szkolny. Można też użyć na pewno kleju do rzęs. Ja akurat pod ręką mam klej, więc użyję tego. I dam sobie go na drugą stronę twarzy. Sobie całkiem sporo sobie zrobiłam tych krost. Dobra, podniosłam. To się będzie kleić, czy to będzie spadać. O! Dobra, klei się w miarę. Jo! Zobaczcie, jak to odstaje. Dobrze, ten balsam ładnie pachnie, bo inaczej bym chyba miała odruch wymiotny, serio. Klej już prawie całkowicie podsech, więc wydaje mi się, że mogę przejść do malowania. I tutaj akurat pokazują, że oni to maliło gąbeczką, jakoś tak bardzo niedbale dookoła i tak naprawdę nie wiadomo, co to jest ten efekt finalny. Ale ja po prostu podmaluję to właśnie tak na różowawo, jak było takie zaczerwienienie skóry. Wezmę sobie jakiś taki normalny pędzelek i użyję sobie tłustych farb, ale wy możecie użyć równie dobrze cieni do oczu, farb wodnych, cokolwiek macie, nawet pomadki podejrzewam, albo różu do policzków. To są takie jakby purchle czarownicy bardziej niż krostki, bo teraz już widzę, że gdyby to ma gigantyczne rozmiary. W ogóle to można zrobić jako jakiś taki radioaktywny pryszcz, można to wypełnić jakimś innym kolorem w ogóle. Okej, to jest absurd. Jak gdyby wielkość tego jest absurdalna i mam tego świadomość, że to wygląda mało realistycznie, ale rzeczywiście jakbyście robili jakiegoś potwora albo po prostu taką całą obomblowaną twarz, czy nawet parę, ale wiadomo, że to jest charakteryzacja na Halloween, to moim zdaniem spoko. I to też w zasadzie było łatwe i szybkie, natomiast jeszcze nie było momentu wyciskania, którego się strasznie boję, bo jak gdyby mnie po prostu to obrzydza koszmarnie. Chyba zacznę od tego... Obrzydliwość, co to... O Boże! O nie, jak mi to ścieka! O fu! Nie, muszę to zatrzeć trochę chociaż, bo to mi po prostu ścieka. Dobra, już teraz widzę, że w tych bąblach jest zdecydowanie tego jak gdyby za dużo, żeby to było prawdziwe, ale jest to strasznie obrzydliwe mimo wszystko. Spróbuję teraz czoła, zobaczymy, czy tu będzie jakaś różnica. Nie wiem, jak to złapać. Ten moment, kiedy to się pojawia, to jest po prostu... O Boże, serio, spójrzcie tylko na to. O nie wiem, czy dla kogoś to też jest tak obleśne jak dla mnie, ale to... Ja wiem, że to jest balsam, ale po prostu jak się to naciska i to wycieka, to jest... Ja uważam, że to na imprezę to jest sztos, jakbyście się tym obłożyli po prostu. Nie dość, że wy, to jeszcze każdy na tej imprezie przez cały czas trwania imprezy ma dobrą zabawę, że może do was podejść i wam po prostu to strzelić. Ja uważam, że ta charakteryzacja, w sensie ten efekt, to jest takie 5 na 5, dosyć szybko się robiło, łatwe składniki, a efekt jest po prostu
obleśny. Jak gdyby to jest obleśne. I jeszcze, że to jest takie interaktywne, to jest dla mnie hit i uważam, że to, jeżeli się nie brzydzicie zrobić, to powinniście się tym cali oblepić i po prostu tak iść na Halloween. To jest moja rekomendacja na ten Halloween, bo to niestety, jak widzicie, się psuje, to nie do końca jest twarz sprawna, ale jest efektowne, to jest chyba mój numer 2, a to jest numer 1, po prostu hit. Wow. 5 Minute Crafts, charakteryzacja na ostatnią chwilę. Uważam, że test jest definitywnie zakończony sukcesem. Życzę Wam udanego Halloween i dajcie znać w komentarzach, za co się przebieracie w tym roku. Więc dzięki piękne, do zobaczenia w następny piątek. Pa, pa!